Powiem wam tylko jedno, że niełatwo było się tutaj dostać, ale jestem i zaraz pokażę wam willę Mercedesa. Zobaczcie, jak wygląda z dołu. Widok przepiękny. Z tego co wiem, to jest bardzo zdewastowana i już niewiele wyposażenia zostało. Jednak postanowiłem i tak tutaj przyjechać. Niesamowity klimat tutaj jest. Willa wygląda, jakby była w centrum dżungli jakiejś. Wszystko zarośnięte. Gdzieniegdzie widać palmy. O kurde. Zobaczcie te wejście. Idziemy poszukać schodów. Są mi schody. Troszkę zarośnięte, ale spokojnie można po nich chodzić. Jest i ona. Willa Mercedesa. Widok niesamowity. Spróbuję wejść do środka, choć odradzono mi to ze względu na stan willi. Czy posłucham? Raczej wątpię. O kurde. Same zgliszcza. Niegdyś musiała wyglądać pięknie ta willa. Teraz jest już tylko ruiną. Da się jeszcze gdzieś tutaj wejść? Nie sądzę. Zobaczcie. Sypie się sama od siebie. Nie trzeba tutaj buldożerów. Tu jakaś drabina jest. W miarę stabilna. Kurde. Wszystko jest już rozwalone. Czy można tu przejść? Nie mam pojęcia. Widać, że ktoś tutaj chodził. Willa jest w tragicznym stanie. I widzę, że pogoda się zmienia, zaczyna wiać. Trzeba będzie za jakiś czas stąd spadać. Tutaj mamy chyba balkon jakiś. Tak jest. Jesteśmy na tyłach willi. Szkoda, że nie można dostać się na dach. Chciałem wam pokazać, jakie Mercedes miał widoki. Widzę, że zapowiada się na burzę. Kurde, szkoda. Źle trafiłem. Oprócz tego zapada zmrok. Chciałem wam pokazać widok. Nie wiem, czy można tędy przejść. Tu widzę, że ktoś chodził.
Chyba, że przestawiłbym sobie drabinę tutaj. I tak chyba zrobię. Musicie chwilkę poczekać. Lecimy dalej, bo zaraz będzie lało jak z cebra. Dobra, zabezpieczone. Mogę wchodzić. Leje. Jesteśmy. Zobaczcie, jakie widoki miał Mercedes, właściciel willi, centralnie na morze. Jest mi tylko przykro, że tak rozwalili całą willę. Coś wam mogę powiedzieć. To będzie króciutki urbex. No co wam mogę powiedzieć? Nie ma tutaj zbyt wiele wyposażenia. Willa się rozwala. Jest niezbyt ciekawa pogoda. Dlatego żadne warunki nie są dla mnie sprzyjające w tym momencie. Zobaczcie. Kolumny też już porozwalane. Nic, trzeba będzie stąd uciekać i to jak najszybciej. Jeszcze muszę dotrzeć do samochodu, a nie jest blisko. Dobra, schodzimy na dół. Jeszcze tutaj tylko dół. Nie ma tu nic ciekawego. Szkoda, że trafiłem tutaj tak późno, bo obiekt jest naprawdę niesamowity. Zwłaszcza budowla, budownictwo. Chciałem się dostać na tę wieżę do góry, jednak nie ma takiej możliwości. No nic, moi drodzy, żegnam się z wami. Jak zwykle widzimy się znów za tydzień w piątek, a czasami i w tygodniu. Na razie, trzymajcie się, do zobaczenia znowu.
ale się pogoda trafiła. Masakra, jestem cały mokry, ale warto było tutaj przyjść. Już zaraz będę w aucie, na szczęście.